Cześć, nowy numer Strefy Nieruchomości na okładce mamy Iwonę Marszą Majewską i Arkadiusza Majewskiego. Niesamowici ludzie, deweloperzy, inwestorzy, a w ogóle przed Wami to już 27. numer Strefy Nieruchomości. Czasopismo dostępne w Inmedio, w Empiku, no i oczywiście w sklepie Rentiera, więc zapraszam, bo specjaliści tworzą treści dla specjalistów i Także tych, którzy rozpoczynają w nieruchomościach, masa dobrej merytoryki i inspiracji. I zapraszam. Szybciutko sobie przelecimy, co tu ciekawego w tym numerze jest. Ja będę opowiadał, możesz sobie gdzieś tam w tle słuchać. Być może Cię coś zainteresuje, a wtedy siadasz, klikasz, strefa przychodzi do Ciebie, wydrukowana albo w PDF-ie, i poszerzasz swoją wiedzę. Zapraszam. Pierwsza strona, oczywiście Maraton VIV, nasza konferencja, 9-10 listopada. Jeśli nie masz jeszcze biletów, dawaj znać. To konferencja. Która skupia masę osób w jednym miejscu, którzy inwestują w nieruchomości, możesz nabyć ciekawe kontakty, informacje, przecież to jest w tej chwili najważniejsze. Paweł Jaśkowski opowiada o tym jako specjalista, jako ten, który nasłuchał się, naczytał w ostatnim czasie, w którym kierunku zmierza rynek, i on wstępniaku nam o tym opowiada. Kolejna strona, reklama Michała Pomorskiego, który. Specjalizuje się w podatkach w działalności deweloperskiej i flipperskiej. To jest istotne, bo bardzo często wielu moich internautów, absolwentów poszukuje kontaktu do kogoś, kto jest wyspecjalizowany w podatkach, w doradztwie, szczególnie przy obrocie nieruchomościami, przy inwestowaniu, więc polecamy Michała Pomorskiego. Moi drodzy, mamy kalendarium. Ciekawe wydarzenia w najbliższym miesiącu, w listopadzie. Więc zapraszam do przejrzenia, co tam ciekawego dzieje się. No i oczywiście kolejny sponsor Renew.pl, Projekty wnętrz dla absolwentów już od 2900. Możesz mieć pełny projekt mieszkania. No i polecamy film, książka, podcast, serial. Nie zdradzam tajemnicy. Renters, następnie długoterminowe korzyści krótkoterminowego wynajmu. Twoje mieszkanie samo się wynajęło. Zachęcają tutaj do współpracy. No i mamy dossier marka Stelmaszaka. Od roku 1994 zajmuje się doradztwem na rynku nieruchomości, a to opowiada jakimi wartościami się kieruje, co jest najważniejsze w działaniu w nieruchomościach. Biohacking dla przedsiębiorców. Co jeśli by spalać tkankę tłuszczową, mieć doskonałe samopoczucie, wysoki poziom energii i zachować kupienie podczas pracy? Być może to wielu przedsiębiorców dotyka. Tutaj Karol Wyszomirski, dietetyk, biohacker, trener zdrowia, opowiada o tym, jak powinniśmy żyć, żeby wyciskać ze swojego organizmu jak najwięcej. No i mamy teraz okładkowych bohaterów: yy, Iwonę i Arkadiusza, para, która właśnie buduje swoją trzecią inwestycję deweloperską, 2100 metrów pomów. w przygotowaniu mają kolejną 5500, jednocześnie przez ostatnie 3 lata zrealizowali ponad 120 flipów na rynku pierwotnym, dlaczego uważając, że to jest ważny czas dla nich, jest tutaj w artykule opisane, Paweł, nasz redaktor wycisnął z nich jak najwięcej, bardzo ciekawe pytania się pojawiały, Chociażby takie jak czego boicie się najbardziej, czego żałujecie w życiu najbardziej, co daje Wam przyjemność, satysfakcję, jaką cechę lubicie w sobie, czego nauczyliście się ostatnio albo z czego jesteście zadowoleni w Waszym życiu, jakiej cechy nie lubicie, czy mają dobre nawyki, jakie złe, jaką książkę by polecili, no i oczywiście jak działają w swoim biznesie, szczególnie w nieruchomościach. Więc warto poczytać, bo od najlepszych człowiek się uczy i szkoli. Więc zachęcam do tego, żeby sobie przestudiować cały ten artykuł. Masa inwestorów chciałaby zebrać kapitał z rynku, nie wie jak. Na kolejnych stronach Tomasz Majkowicz opowiada o społecznościowym finansowaniu projektów nieruchomościowych. To może być ciekawe, więc zachęcam. Następnie, Kaukaz. Czy Gruzja się kalkuluje? No, Gruzja to teraz temat z górnych półek gazet i oczywiście wszelkich portali informacyjnych, bo mamy po wyborach, jest trochę strachu, niemniej jednak tu w artykule Gruzja pokazana jest przez Pawła Lemkę całkowicie od innej strony, tej inwestycyjnej, warto zapoznać się z tematem. No i mamy dalej Kamilę Rowińską, niesamowita kołczerka, to jest osoba, która... Zmienia ludzi, która ma wpływ na lepsze, intensywne działanie. Występowała u nas na maratonie rok temu, dała niesamowity wykład, też inwestuje w nieruchomości, więc mamy bardzo ciekawy tutaj, aż czterostronicowy wywiad. Tutaj Kamila też przedstawia swoją książkę, kobieta, niezależna, ale jest masa ciekawych porad, jak scalić zespół, jak delegować zadania. Więc zachęcam aby sobie tutaj zaznajomić się z tym artykułem. Następnie Katarzyna Pokorska opowiada o sprzęcie żyraf 360. Urządzenie, które ma niesamowicie wielkie możliwości. Wirtualne spacery, zdjęcia HDR, rzuty pomieszczeń. Jeżeli specjalizujesz się w tego typu tematach albo interesujesz się tego typu usługi, to wbijaj do strefy, zapoznaj się, bo być może... Twoje, twój sprzęt całkowicie, całkowicie się zmieni. Etyka pośrednika i mamy Annę Murat Krysian, która opowiada o swoim dwudziestoletnim doświadczeniu bycia pośrednikiem. No i jeżeli jesteś pośrednikiem, to warto zerknąć na te przemyślenia, bo być może zmienisz swoje podejście do działania, obsługi klienta, podejścia, swojej polityki. Bardzo ciekawe. Rozważania. Następnie Marta Kubacka o negocjacjach, jak utrzymać dobrą cenę w nieruchomościach. Tutaj mamy kilka wywiadów, kilka artykułów, które spłodzili Agata Stradomska, następnie Karol Froń, który jest handlowcem. I to wszystko w jednym artykule o negocjacjach. A Karol Froń będzie teraz na maratonie, będzie miał swoje wystąpienie na temat budowania zespołów, i to też jest istotne. Jak zbudować dobrą relację z klientem? Wszystko zaczyna się od pierwszego wrażenia. No i znowu mamy porady z najfajniejszych książek, jakie są do dyspozycji. Tutaj Wojciech Woźniczka. Piękny artykuł spodził na ten temat, jak, jak budować napięcie w negocjacjach, jak negocjować, jak obsługiwać klienta, tak żeby dobrze zostać zapamiętanym. No i potem mamy Estateo, warsztaty zyskowne, inwestycje, flipy na rynku pierwotnym, Iwony Marszał-Majewskiej i Arkadiusza Majewskiego. Gdzie szukać wolnych działek? I tutaj mamy Radomira Sejdaka, Michała Kubickiego, Damiana Tomasika, Patrycję Ilarz-Kłodę. Bardzo fajne przemyślenia także Rafała Rechlickiego na temat pozyskiwania Gruntów. Czy można inwestować z nowym wkładem własnym? To mój artykuł i kilka najważniejszych takich porad, skąd ten kapitał brać. Mamy tutaj 11 punktów, w których omawiam, jak zbierać gotówkę od rodziny, jak znaleźć partnera. I sfinansować inwestycje, zaangażować inwestyc inwestora zewnętrznego, a także inne działania, które mogą sprawić, że nabędziesz nieruchomość, niekoniecznie mając kapitał. Następnie, jak dopasować przestrzeń do człowieka, o tym mówi psychologia architektury. I tutaj Aleksandra Huchro, która w zawodzie jest 27 lat i opowiada o architekturze wnętrz, o tym, jak psychologia architektury wpływa na sprzedaż nieruchomości. Zachęcam, jak przestrzeń zaaranżować do konkretnej osoby: sangwinika, choleryka, banacholika, flegmatyka, rozłożenie. Tego wszystkiego na części pierwsze. No i znowu mamy architekturę wnętrz Dawida Bobyka, czyli dużo na ten temat. Ci, którzy interesują się architekturą wnętrz mają co do poczytania. Następnie Dubaj, wynajem krótko, długoterminowy, oczywiście Marta Malak, nasza stała autorka treści, która inwestuje w Dubaju. W poprzednich artykułach opowiadała o tym, jak założyć firmę w Dubaju, jak rozwijać inwestowanie nieruchomości. Nie, tak więc zachęcam. Następnie Paweł Jędrzejewski, Tomasz Mosiołek, małe kwoty wejścia z wysokimi procentami, czyli o działkach budowlanych. No i mamy strefę analiz: trudne nieruchomości ze służebnością i sprawą dożywocia nasza pani mecenas Elżbieta Liberda, która opowiada o prawie nieruchomościowym. Czym różni się służebność mieszkania od umowy do żywocia? Czy prawo do żywocia musi być ujawnione? Czy sprzedaż nieruchomości obciążonej prawem do żywocia? Pytanie zatem, jak się zabezpieczyć nie kupować takiej nieruchomości? Czy można znieść do żywocie? służebność? O tym opowiada Elżbieta Liberda. Które miasto ma najlepsze warunki do inwestowania? I mamy porównanie artykułu Marty Kubackiej. Które miasto mm, ma najlepsze warunki, to wypowiedzi ekspertów Patryk Sołtysiak, Jacek Kusiak, współzałożyciel, prezes Honorowy Mieszkanicznika, Wojciech Orzechowski. Czy nasze takie przemyślenia? Krok po kroku do zysku Dorota Werder i Kinga Pawłowska, założycielki firmy DKW, WAW, Spółka z Od dwóch lat z powodzeniem działają na warszawskim rynku nieruchomości. zaczynała od najbardziej ekonomicznych rozwiązań, a dziś dzięki zdobytej wiedzy i odwadze celują także w bardziej wymagającego klienta, oferując nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach. I znowu wywiad o nim. I, i o tym, jak one, jak one to robią, jak inwestują, jak sprzedają, jak robią flipy. Praga Studio analiza rentowności, lokale inwestycyjne z przewagą nad mieszkaniami. Wojazd Development, Joanna Bartosiewicz, doświadczona specjalistka w branży nieruchomości, opowiada właśnie o tym, co jest dobre i dochodowe. Czy to dobry czas na inwestowanie w nieruchomości? Prognozy wypowiada się Bartosz Guzder, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Developerskich, Wojciech Matysiak, kierownik zespołu analiz PKO BP, Jacek Kusiak, Tomasz Kaleta, Piotr Turalski i moja wypowiedź także na ten temat, a także Agnieszki Majkusiak i Jacka Stąpały. Nowa usługa wynajmu krótkoterminowego Renters Basic, rewolucja na rynku. Wynajmujesz mieszkanie na Bookingu albo Airbnb, preferujesz samodzielność w obsłudze nieruchomości albo potrzebujesz wsparcia w pozyskiwaniu większej liczby rezerwacji, prowadzeniu profilu na portalach rezerwacyjnych, rozliczaniu pobytów. No i tu jest... Y Duże odciążenie w tym zakresie opowiadają o tym Kamil Krzyżanowski, jak i Piotr Dylewski. Sukces skutecznego nadzoru rozmawia Marta Kubacka z Izabelą Błaszczyk, współwłaścicielką biura projektowego Błaszczyk Design. Od lat z pasją i zaangażowaniem tworzą wyjątkowe, funkcjonalne, przestronne przestrzenie mieszkalne w Warszawie. Polecam do przeczytania. A potem mamy strefę rozmów. Rozszerzenie dekretowe Michała Copia. Najtrudniejsze pytania do pośredników nieruchomości. Stosować zasady, które są stosowane przynajmniej. No i strategie inwestycyjne w Flipu na Pierwotnym. Patryk Sołtysiak, Maciej Welman opowiadają o tym, jak oni inwestują. Tu między innymi również w międzyczasie mamy Natalię Drysiak, Michała Boniaszczuka, Annę Jakowszynę, Wojciecha Walasika. Także masa ekspertów, którzy jeszcze informują nas o tym. Jak działać najlepiej? Z tymi dwoma artykułami kończymy. Baty Namiotko, staram się pochodzić do y, najemców po ludzku. No i oczywiście Welman, Sotysiack, którzy opowiadają o flipowaniu na pierwotnym. Na koniec reklamodawcy, najpopularniejszy serem dla deweloperów z aplikacją mobilną Vox Developer. Także prenumerata y, strefy nieruchomości, która wtedy wychodzi mega fajnie, mega tanio. I na koniec Praga Studio, Twoja tarcza antyinflacyjna, zaskakująca wysoka stopa zwrotu, odwiedź nas, zainwestuj. Strefa nieruchomości do kupienia pod linkiem na dole. Skleprentiera.pl perła na SN27. Przedstawiał, czytał Wojciech Orzechowski.